na gali Budweld Boxing Night w Łomiankach. Spotykamy Norberta Dąbrowskiego. Jak ci się podoba ta dzisiejsza gala? Spoko, fajnie. Podoba mi się. Przyjechałem tutaj ze względu na chłopaków Michała Syrowatki, Darka Senka i oczywiście Pawła Rubińskiego. No jego walka pierwsza, pierwszy fajny nokaut, tutaj w drugiej. Same nokauty. Życzę mu, aby tak do końca kariery tak nokautował każdego. Wielka walka się szykuje, walka życia, tak trzeba o tym powiedzieć. 10 grudnia w Montrealu zmierzysz się z Alvarezem. Już opadły emocje od tego momentu, gdy dowiedziałeś się, że taki pojedynek przed tobą? To znaczy, emocje opadły. Wiadomo, żyję teraz tym pojedynkiem też, przygotowuję się cały czas, w głowie jest ten pojedynek. Jest super motywacja, zupełnie inaczej się przychodzi na salę, wiedząc, że walczy się z takim zawodnikiem i taka ranga gali. Także, już troszeczkę... Wiadomo, na początku też się do mnie nie docierało. Mówię, kurde, rzeczywiście, to jest jednak mega wydarzenie. Ale mega skupiony, przygotowujemy się, jest plan, staramy się go teraz realizować i byle do 10 grudnia. Rozmawiałem dosłownie dzień, może dwa, po pojedynku z Markiem Matyją. Tam mówiłeś, że są problemy z barkiem, coś cię tam boli, doskwiera. Jest ok? Jesteś gotowy do ciężkich treningów? Tak, jestem gotowy. Byłem u lekarza. No, jak z barkiem, to nie było żadnej tam dużej kontuzji, po prostu były mocno stłuczone. Tam kilka ciosów w niego przyjąłem. Czuć było, że całe szczęście, myślę, że to może być coś poważniejszego, ponieważ tam też wcześniej w przygotowaniach troszeczkę przeszkadzał mi, doskwierał rotator, ale całe szczęście odpoczęcie tydzień, wszystko się elegancko ułożyło. Z barkiem już nie ma problemów, także w 100% jestem sprawny i mogę trenować. Będziecie podtrzymywać to, co udało się zbudować do Matyi, czy jakieś inne przygotowania będą, jak to będzie wyglądało? To znaczy, plan też jest troszeczkę modyfikowany. Będziemy się dopasowywać pod przeciwnika i taktycznie. Także głównie taktyka tutaj zagra. Tak jak na Marka, zastosowaliśmy taktykę boksować z jego błędu, z kontry w tył. Powiodło się, tutaj będziemy mieli przerobione dwa, może nawet trzy warianty walki. Tyle. I dobrego motywatora, tak, Krzyśka Drzazgowskiego. Oczywiście dobrego motywatora, Krzyśka Drzazgowskiego. Wspomnę też, że nie może zabraknąć Filipa Bądkowskiego, także on też mnie super motywował podczas tej walki. Ale tak, ale to jest super team, jesteśmy zgrani, jest chemia między nami i cieszę się, że mogę z takimi ludźmi współpracować. Ale tobie, Norbert, pasuje, jak cię wszyscy skreślają, jak jedziesz na pożarcie? Tak, czy wolałbyś, że Norbert Dąbrowski jest w danej walce faworytem? Bardzo dobrze, że mnie skreślają, nie jestem faworytem, tu nie mam nic do stracenia, tu nic nie muszę, mogę tylko zyskać jak najwięcej z tej walki. Jadę po zwycięstwo, w mojej głowie jest tylko zwycięstwo i trenuję tak, żeby zwyciężyć ten pojedynek. Długo będziecie w Kanadzie, czy pojedziecie na ostatnią chwilę? Nie mam pojęcia, na razie nie mam pojęcia co do szczegółów, także będzie mój pierwszy taki wylot gdzieś dalej. Więc nie wiem, jak mój organizm na to zareaguje. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, ale czy pojedziemy tydzień, czy pojedziemy kilka dzień, czy dwa przed walką, to jeszcze nie mam pojęcia. Dobra, Norbert, ja ci dziękuję za rozmowę. Pewnie bliżej twojego wylotu już się będziemy jeszcze dzwaniać i porozmawiamy. Dzięki wielkie. Jasne, dzięki, pozdrawiam.